Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Ujma i w dniu dzisiejszym przedstawię nowy model, którego jeszcze nie było na naszym kanale, Deathless Just Go T6905. Z góry przepraszam za brak filmu w poprzednim tygodniu, niestety jak widać zima w pełni i zasypało nas kompletnie. Zapraszam na film. Kamper mierzy 7 metrów, jego wysokość to 3 metry, szerokość standardowa dla półintegry 2,30 m. Samochód posiada pakiet Comfort z Deathlessa, czyli znajdziemy tutaj aluminiowe felgi w kolorze czarnym, halogeny, lakierowany zderzak, okno nad szoferką oraz wiele innych dodatków, jak asystenci wspomagający jazdę. Kamper oczywiście w tym wydaniu, w tej wersji jest przygotowany do zimy z pakietem pełnym zimowym, który zawiera lepsze wycieplenie, przełącznik pompy wody, ogrzewanie gazowo-elektryczne, gdzie możemy sobie włączyć też na kempingu czysto elektryczne bądź mieszane, możemy zmniejszyć to zużycie gazu. Dodatkowo mamy opcjonalne okna ramowe płaskie, które dobrze sprawdzają się w zimie. Z racji układu tego samochodu znajdziemy tutaj garaż o otworze 85x60. Jest to owszem niewielki dosyć otwór, natomiast w samym samochodzie jest więcej miejsca. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że pomimo tej przestrzeni, że tutaj kończy się nam łóżko, jest ściana, zaczyna się łazienka, to jednak bagażnik jest głęboki do samego końca. I mamy tutaj po całej szerokości garaż, więc możemy tutaj przewozić bardzo długie przedmioty. Do końca samochodu mamy 2,15 m, więc naprawdę nawet i w dużym samochodzie czasami takiego garażu nie ma. Jest on maksymalnie głęboki do samego końca samochodu, więc tego miejsca na długie przedmioty, ale niewysokie, nie powinno braknąć. Kamper Deathless Just Go oczywiście jest przypisany do bazy Forda, jak cała linia modelowa Just Go. Znajdziemy tutaj silniki dwulitrowe, a więc na niskiej akcyzie. Mamy do wyboru moc 130 koni w standardzie lub 155 koni mechanicznych przewidziana dla podwozia wzmocnionego, jakie tutaj się znajduje. Oczywiście może być skrzynia manualna, jak i automatyczna za dopłatą. Może się również pojawić opcjonalne dotykowe radio z nawigacją. Kamper w pakiecie Comfort posiada też remisy na szybie przedniej, na szybach bocznych. Mamy tą roletkę, możemy wygodnie się zasłonić. Mamy tutaj również nogę teleskopową, która umożliwia nam składanie tego stolika. Ewentualnie możemy tutaj zaaranżować kolejne łóżko. Choć w tym egzemplarzu tego nie trzeba robić, mamy tutaj już łóżko opuszczane elektrycznie typu hubbed. Kamper jest jak najbardziej czteroosobowy. Łóżko pełnowymiarowe, spokojnie tutaj nawet i dwie osoby wygodnie się wyśpią. Ale co najbardziej wyróżnia ten model, który jest dzisiaj prezentowany, czyli model T6905. Przede wszystkim tylna część jego pojazdu, którą zaraz pokażemy. Jest to łóżko francuskie, bardzo duża łazienka oraz ogromna szafa, w której możemy zmieścić naprawdę dużo. Mogą być tutaj kurtki, płaszcze. No rzadko taką szafę możemy znaleźć w kamperze. Jeśli już, to najczęściej w Alcowie, w półintegrach taka szafa no praktycznie nie występuje. Tuż obok mamy opcjonalny piekarnik gazowy. Dlaczego gazowy? No przede wszystkim dlatego, że w kamperze jednak większość rzeczy starają się, żeby była zasilana z gazu, ponieważ jesteśmy wtedy samowystarczalni. Jednak jeśli on by był elektryczny, zużywałby duże ilości prądu, musielibyśmy mieć tutaj kilka akumulatorów, dużą przetwornicę. Jeśli on jest zasilany z gazu, wystarczy, że mamy dwie butle i spokojnie działa. Lodówka też jest automatyczna, też może być zasilana z gazu w czasie jazdy z akumulatora, a na postoju jest 230 V. Ogrzewanie, jakie znajdziemy w tym kamperze,
Jest to oczywiście Truma CP+. Tutaj mamy w ramach tego pakietu zimowego Truma Kombi 6E, czyli z tym trybem elektrycznym. I tutaj mamy możliwość właśnie w tej chwili, jest włączone ogrzewanie elektryczne, możliwość mieszanego ogrzewania czy czysto gazowego. Mamy taką możliwość, możemy pod domem, na przykład kampera, nawet i cały czas ogrzewać z prądu, na kempingu trochę zaoszczędzić jakby na zużycie tego gazu i nie wyjeżdżać z kempingu niepotrzebnie tylko po to, żeby zatankować sobie czy wymienić butle gazowe. Z tego pakietu również pochodzi tutaj przełącznik. Mamy tutaj fabrycznie ogrzewany zbiornik wody szarej, który jest pod samochodem, tak by nic nie przymazło, żebyśmy zawsze te ścieki mogli spuścić. Tutaj standardowy, już znany ze wszystkich Detlefsów od kilku lat, panel sterowania tradycyjny, sprawdzony i niezawodny przede wszystkim. To jest uwaga do wielu dotykowych rozwiązań. Tutaj mamy wodę świeżą, oczywiście w nowym samochodzie nie ma wody, tu jest woda szara, napięcie akumulatora rozruchowego, silnikowego Forda, no i napięcie akumulatora zabudowy. Tutaj też mamy informację powtórzoną, że mamy kampę podłączoną do prądu, że jest on zasilany i się nam ładuje. Teraz przejdziemy do części kuchennej. Pierwsze, co należy tutaj zwrócić uwagę, to przede wszystkim ogromna ilość miejsca. Tutaj dwie osoby przechodzące obok siebie nie są problemem, bo na wielu kamperach jednak to jest, żeby się minąć, jest problem. Tutaj nawet i trzy osoby mogą przebywać w tej przestrzeni i miejsca nam nie brakuje. Kuchenka, jak się przyjęło dla Sevi Just, jest dwupalnikowa, ale już z budowanym iskrownikiem. Warto jeszcze tutaj podkreślić wielkość tego blatu roboczego. Nie trzeba tutaj żadnych dodatkowych rozwiązań typu jakiś przedłużany blat, bo ilość miejsca, która tutaj jest, no, jest naprawdę imponująca. Zwłaszcza, że jest to kamper, który nie należy do tych największych, bo mamy tutaj 7 metrów. Przejdźmy teraz do części sypialni. Mamy tutaj łóżko w wymiarach na długość 2 metry, na szerokość w tym szerszym tutaj miejscu, bo łóżko francuskie oczywiście z jednej strony jest ścięte, na szerokość tutaj mamy 1,36 m, a więc wystarczająco. Łóżko jest umieszczone bardzo wygodnie, bo jest ono nisko, nie trzeba tutaj wchodzić po żadnych drabinach. Jest ono przede wszystkim wygodnie umiejscowione. Kosztem trochę schowka, którego już pokazywałem. Garaż tutaj jest no, niewielkich wymiarów, natomiast jeśli nie zabieramy jakichś rowerów elektrycznych w schowku, tylko na bagażniku rowerowym, to jest on w zupełności wystarczający na takie rzeczy typowo kempingowe, jak krzesła, stoliki czy inne tego typu akcesoria. Łóżko oczywiście można złożyć, mieć do niego dostęp od wewnątrz do części bagażowej, jak i do części garażowej, która znajduje się tam. Teraz przejdziemy do atutu tego kampera. Moim zdaniem numer jeden. Jest to przeogromny prysznic o wymiarach 120 na długość, 80 na szerokość. No jest to jeden z niewielu kamperów, gdzie nawet te dwie osoby wykąpią się jednocześnie. Teraz wejdę do tego prysznica. Będzie widać na moim przykładzie, jaki on jest duży. No, to naprawdę jest dużych rozmiarów, zwłaszcza też nawet dla osób większych niż ja. Spokojnie tutaj, że tak powiem, tego miejsca nie brakuje. Warto do tego samochodu domówić jednak deskę drewnianą, bo jednak jak tutaj się wykąpiemy, będzie mokro. Fajnie by było później tą deskę sobie tutaj włożyć i chodzić po suchym. Więc jest to oczywiście opcja do domówienia. A za tą ścianą sprytnie składaną, w zasadzie jednym ruchem, mamy toaletę i umywalkę. Podsumowując, jest to idealny kamper dla par, ale nie tylko. Charakteryzuje go nisko umieszczone łóżko, bo przede wszystkim jest ono bardzo wygodne też dla osób starszych, które często mają problemy z wejściem na łóżko po różnego typu drabinkach, schodkach, które znajdziemy w kamperach. Mamy też tutaj duży prysznic, więc wiele osób tego poszukuje. Prezentowany kamper jest dostępny w naszym oddziale w Gaju koło Krakowa w cenie 417 tysięcy złotych brutto. Oczywiście taki samochód możecie Państwo u nas skonfigurować i zamówić w wersji i wyposażeniu wybranej przez Państwa. Jednocześnie na koniec filmu chciałbym podziękować Państwu za 1000 subskrypcji na naszym kanale. Jest nam niezmiernie miło zobaczyć taki wynik, no i postaramy się te filmy robić z biegiem czasu coraz lepsze. Dziękuję i zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami. Pozdrawiam.